Siema, witam was w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym filmie z serii Tygodniowe Nowości ze studia SCS. Dzisiaj zobaczycie informacje i z ETS-a i z ATS-a, dużo ich było w tym tygodniu. Standardowo przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Ogólnie tak jak macie na miniaturce, skupimy się dzisiaj w tygodniu od 5 do 12 lipca. Ten tydzień przejrzymy i dostaliśmy od SCS-u 5 informacji, tak jak mówiłem, i do ETS-a i do ATS-a. Więc już lecimy od początku. Pierwszą w niedzielę 5 lipca, czyli akurat po opublikowaniu mojego filmu, pojawił się post odnośnie wyjaśniania SSAO. Piszą tutaj dokładnie, co to jest, piszą, na jakich to zasadach działa, oni to dokładnie opisywali, też w sumie połowy nie przeczytałem, bo mi się nie chciało, aż tak mnie to nie interesuje, ale najważniejsze rzeczy to są tutaj takie, że napisali, że to będzie jeden z początków tam ulepszenia coś tam silnika graficznego na 1.38 i do ETS-a i do ATS-a, z tego co zrozumiałem, że SSAO to jest jakiś tam silnik, czy tam coś do silnika, do cieni, że lepiej to będzie działało, później zobaczycie, o co im chodziło, że dużo jakby osób nad tym pracuje, że to zanim wprowadzą do gry, to tam badania, ale to chyba każdy wie. I jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że dla tych, co mają jakieś słabsze komputery, starsze komputery, które no tak średnio samą podstawkę ETS-a wytrzymują, to będą mogli wyłączyć w ustawieniach albo zmniejszyć oddziaływanie tego SSAO, o którym tutaj było napisane, co to jest, zaraz może znajdę. Okluzja otoczenia przestrzeni ekranu, tak to się dokładnie nazywa. Będą mogli to sobie wyłączyć, żeby tam nie zżerało FPS-ów, bo to trochę będzie zżerało, ale będzie też ładniej wyglądało. Może skupimy się na razie od tych zdjęć. Tutaj macie pokazane, jak to będzie wyglądało, czyli tutaj mamy ten SSAO mamy wyłączone, małe, średnie i duże. No i tutaj macie SSAO wyłączone, włączone. Zobaczcie, że spójrzcie na te cienie. Tutaj na przykład na okna. Z każdej strony to okno jest doświetlane, mimo że jest słońce z lewej strony, a dzięki temu SSAO będzie z jednej strony słońca, z drugim cień. No nie wiem, jak to wyjaśnić, ale będzie to lepiej jakby dopracowane cieniowo. A i jeszcze coś nam tam pisali, że każdy model, który był w grze, musieli jeszcze sprawdzić i tam ewentualnie go przemodelować, że jak jakiś model miał już cienie wgrane na daną stronę, bo na przykład wiedzieli, jak on dokładnie będzie stał na mapie, no to generowali już automatycznie do niego cienie w tym blenderze, a teraz musieli to usunąć i sama gra generuje nam, dlatego FPS-y nam spadają, bo jakby model się generuje nie to, że podwójnie, ale nie w jednym pliku się cały ładuje ten budynek, ten dany model, tylko jakby jeszcze dokładka do tego, i dlatego to może FPS zżerać, bo to na takiej zasadzie działa. Ale zobaczcie też na przykład tutaj na rynny, czy tam te kolumny, co są w oknach, też z wyłączonym SSAO one są całe jakby w słońcu, a tutaj mają tak do połowy cień. No jak chcecie zobaczyć zdjęcia dokładnie tego, co ja tu wam pokazuję, to macie linki wszystkie w opisie, będziecie mogli te zdjęcia lepiej przejrzeć. Zobaczcie, że te cienie też są bardziej takie ciemne, że one tak no lepiej oddziałowują, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Nie ma tu żadnego zdjęcia chyba z ciężarówki w środku, bo to tam jak kiedyś rzucali, to ładnie wyglądało, ale tutaj widzę, że nie ma żadnego. No i dobra, następny post to jest a propos malowania do DAF-a XF 106 z Unity Edition. Tutaj dostali propozycję od DAF-a, żeby zrobili jakieś tam malowanie do DAF-a, że tam wyszło w realu, to i żeby w ETS-ie było. I to będzie dodatek do tutaj, gdzieś to napisali, do jakiegoś dodatku DLC i do DLC do DAF-a. Ci, co kupili DLC na DAF-a do Tuning Packa do DAF-a, to dostaną darmowe malowania z 14 krajami: Holandii, Belgii, Turcji, Czech, Polski, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Węgier, Włoch, Austrii i Rosji. Czyli w sumie chyba wszystkich państw to teraz są. No na przykład jeszcze teraz Hiszpanii, Portugalii nie ma, ale... A nie, w sumie dobra, Bułgarii nie ma, Rumunii nie ma.
No to nie z wszystkich państw, ale zobaczcie, tutaj macie pokazane te malowania. To jest najprawdopodobniej z Włoch malowanie, to jest niemieckie albo nie, hiszpańskie chyba. To jest, ja się wcześniej zastanawiałem i to chyba przypomina trochę polskie, ale to jest bardziej szwajcarskie, bo tutaj na rejestracji jest Szwajcaria. Tutaj macie tureckie, tutaj macie nie wiem jakie, bo wygląda mi to na jakąś Białoruś, ewentualnie Bułgarię, ale tu żadnych takich krajów, a nie, dobra, Portugalia może być, to jednak tutaj macie, a nie, to są 5, no to wszystko, tu więcej tutaj nic nie było napisane o tym, a nie, jeszcze na 105 to też, a nie, to 106, dobra, nieważne, i ogólnie promocje się do tego skończyły, więc teraz chyba znowu normalnie 15 zł te DLC kosztuje, czy jakoś tak. Dobra, następna rzecz to Idaho reżyseria i to jest do ATS-a, fajna rzecz dodana, bo ogólnie dużo osób, czy to w ETS-ie, czy to w ATS-ie, ogólnie na początku powiem, że to jest na razie w 1.38 dodane do ATS-a, ale jak wszyscy wiedzą, najpierw są rzeczy dodawane do ATS-a, żeby to sprawdzić, a później do ETS-a, więc pewnie w 1.39 do ETS-a też się to pojawi. I tutaj napisali o tym, że niektórzy, znaczy w sumie dużo osób, jak przejeżdża koło jakichś ładnych miejsc, gdzie można byłoby się popatrzeć, to nie może zatrzymać się z jakiegoś powodu, albo bo trzeba szybko dostarczyć tę paczkę, albo na przykład jest to autostrada i trzeba patrzeć się przed drogę, żeby tam w inny pojazd trafiku nie wjechać, wiecie o co chodzi. No albo po prostu czemuś tam nie można sobie pooglądać, dlatego zrobili coś takiego, że takie punkciki, do których punkcików będziemy wjeżdżali i będziemy mieli pokazany taki film, jak tutaj macie. Ten film wam troszeczkę pokażę. O, od razu YouTube zepsuło jakąś. No nie, dobra, no trochę zepsuło jakoś ten YouTube, ale to jest na tej zasadzie, że wjeżdżacie do tego takiego, czekajcie, tutaj punkcika i wtedy pokazuje wam się cały ludki film z tego miejsca, najbliższego miejsca, którego macie, taki film jakby, nie wiem, pokazowy powiedzmy, gdzie będziecie mieli pokazane no po prostu wszystko tak ładnie, tak żebyście mogli zaraz ruszyć normalnie, bez żadnych opóźnień, bo to czas nie będzie wam leciał, i te checkpointy będą najczęściej na stacjach benzynowych albo na jakichś zajazdach. I tutaj chyba więcej w sumie nic nie napisali, pokazali jeszcze jak to będzie wyglądało, więc moim zdaniem, w ogóle tutaj ładny kanion jest, moim zdaniem to jest bardzo fajny taki achievement, znaczy achievement, no taka po prostu fajny dodatek do gry, bo to będzie darmowe oczywiście. Myślałem o tym, że mogliby takie coś dodać, może nie dokładnie tak jak to pokazali, tylko na przykład podjeżdżamy i zdjęcia się pokazują z tego rejonu, na przykład tak jak w Assassinach macie, że macie na mapie pokazane zdjęcia na przykład graczy, to takie coś tutaj by było i to by było połączone z e-trackiem, czy tam, nie, czy to był... No tą platformę od ETS-a, nie pamiętam jak się nazywało, co zdjęcia tam można wrzucać, ale chyba już nikt nie wrzuca, nie wiem jak to jest. I że to na tej będzie zasadzie działało, ale jednak w tym kontekście zrobili. Nie jest to jakoś bardzo wymagane, ale zawsze fajnie jak takie małe bzdety powiedzmy przychodzą do ETS-a i do ATS-a. Następną rzecz to jest ETS 1.38 otwarta beta. Lol, nawet nie wiedziałem, że jest public beta 1.38, ale tutaj piszą o tym, że w 1.38 dodadzą i zaktualizują rogi te na dach. Napisali tu o tym, że kiedyś to trzeba było na takiej jednej jakby, tak jak tutaj na ciężarówce macie taki był, nie wiem jak to powiedzieć, no takie, no wiecie o co chodzi, i na tym się montowało po prostu horn, to były te, no rogi dźwiękowe, po polsku to inaczej się mówi, ale no. I po prostu na tym się montowało i nieliczne modyfikacje miały tak, że można było tak jak tutaj normalnie załadować, znaczy no załadować, ale teraz będzie taka możliwość, że będzie można i na to załadować, i będzie taka możliwość również, że będą na dachu kilka pinezek, jak to oni napisali, pinezek, z których będzie można domontować rzeczy, i fajnie im w ogóle wyszły te łączenia tych trąbek razem z dachem. Fajnie to wygląda, w przybliżeniu bardzo to fajnie wygląda moim zdaniem, i tam napisali, że jeszcze dodali kilka kolejnych modeli po to, żeby po prostu, żeby bardziej urealnić grę, coś w tym stylu powiedzieli. No zawsze spoko rzecz. I następną rzeczą jest ogłoszenie Idaho, daty wydania jest to 16 lipca, czyli to jest
czwartek w następnym tygodniu. Wtedy wejdzie Idaho za cenę, to sobie chyba na Steamie to możecie zobaczyć, jaka to cena jest. No i tutaj wysłali kilka najbardziej takich najlepszych według nich screenem. Tutaj macie też cały trailer, wszystko oczywiście w opisie, ale powiem szczerze, lasy tu są pięknie zrobione. Tutaj macie jakoś, nie wiem, obok centrum jakieś przedmieścia miasta, jakaś rzeczka fajna. W ogóle to zwróciłem uwagę na straż pożarną, bardzo mi się podobają pojazdy takie służb uprzywilejowanych w ATS-ie, fajnie oni to zrobili. W ogóle to zdjęcie mi się strasznie podoba, tu klimat, tu jakiś house, nie wiem czy to hotel, czy to jakiś klub, czy co to, stacja benzynowa, w ogóle to tak fajnie zrobione w sumie, no, a tylko zmienić, bo tylko tu są amerykańskie drogi, jak nie, to by nawet wyglądało trochę jak w Polsce, powiedzmy, no ale to bardzo fajnie wygląda. Tak, zobaczcie, że oni w ogóle już na tym nowym silniku graficznym, silniku gry, nie graficznym, no dobra, no, na nowym silniku ogólnie, na którym jest gra, tak dobrze on jest zrobiony, że nie boją się stawiać tylu drzew w jednym miejscu, bo po prostu FPS aż tak nie spadają. Tutaj mamy jakieś jeziorko z kościołem takim, no takie co są w Ameryce, w The Walking Deadzie podobny był, i tutaj jakieś kolejne jeziorka, już więcej nie będę wam mówił co jest, to sobie możecie zobaczyć, ale moim zdaniem to bardzo ładnie wygląda, szczególnie tak jak tutaj macie te lasy. Żeby w ETS-ie tak te lasy wyglądały, to by naprawdę fajnie było, bo naprawdę pięknie oni to robią. Tutaj te wszystkie modele kłód, drewna, bardzo to ładnie wygląda. Tutaj jakiś kombajn, no i chyba to tyle z tych zdjęć. O, i jakaś ambasada, w ogóle nie wiem jaka to ambasada, nie, to nie ambasada, tylko jakieś ministerstwo, bo tam nie ma, tylko są flagi USA. Nie wiem w ogóle jakie to ministerstwo, nie wiem. No ale i co, i to chyba wszystko w tym tygodniu, z żadnych na Steamie promocji chyba nie ma, jeszcze na szybko sprawdzę. Dobra, na Steamie nie ma żadnych promocji, przecież jeszcze raz sprawdziłem. W sumie ostatnio tam chyba do 4 czy do 6 były przeceny od 30 do 75% nawet, więc myślę, że każdy jak coś miał kupić, to kupił. No i to chyba na tyle, więc jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji na kanale i widzimy się w kolejnych filmach, co 2-3 dni pojawiają się na moim kanale o godzinie 14 i ta jedyna regularna seria, co każdą niedzielę o godzinie 14 będą się pojawiały odcinki, no takie jak ten, czyli z serii tygodniowe nowości ze studia SCS, i widzimy się w następnym odcinku. Siema, do następnego, cześć.